Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kompletnego display boxa z kolekcji Panini FIFA 365 2021. 24 saszetki w środku w takim boxie. Rozetniemy sobie tutaj z przodu. Zobaczymy, ile rarek wpadnie. Jedna jest gwarantowana, czasami wpadają dwie, a zdarzało się również, że wpadły trzy. Więc zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Wyciągniemy wszystko. No i zaczynamy. Będę tylko karty specjalne prezentował. Bazówek nie, odpuścimy je. No i mamy tutaj pechowca z Euro 2020, Christian Eriksen. Jest to karta International Star. I drugą specjalną jest Elite Walker. Jak tam sytuacja u Was z tą kolekcją? Macie już ją całą zebraną? Coś Wam brakuje? Pochwalcie się. Ok, tutaj mamy dwie specjalne. Goldzik z pucharami i Oblak Fans Favorite. Tutaj mamy trzy specjalne. Emre Can Titan. Tutaj mamy Sterlinga International Star. I Club and Country z Liverpoolu Alexander Arnold Henderson. Tutaj mamy również dwie. Onana International Star i Gabriel Elite. No jak na razie najwięcej International Star. Time Machine Korea i logo Interu. Więc robi się nam tutaj już ciasno. Coś tutaj przesuniemy sobie. Dwie specjalne, Dominator Benedetto i Fans Favorite Neres. Tutaj mamy dwie specjalne, jest Goldzik z mistrzostwami i Power Trio z Lazio. To sobie dołożymy tutaj, a to do Goldów. Tym razem trzy specjalne. Pique Titan. Time Machine Luis Suarez. I Abila Fans Favorite. Za niedługo, moi kochani, wychodzi nowa FIFA. O, i mamy rarkę pierwszą. Virgil van Dijk z Liverpoolu. Następnie fans favorite Guerreiro. Nowa FIFA Champions League również, więc w końcu będą nowe karty, nowa kolekcja, jedna, druga i będzie co otwierać, bo jak widzicie, no ciągle wracam do przeszłości albo otwieram produkty, które ostatnio wyszły. Time Machine Brozovic z Interu i logo Boka. Nie jest naprawdę proste, żeby przez cały rok utrzymać takie tempo. Jak widzicie, praktycznie każdego dnia coś wrzucam. Zdarzyło się tam parę dni, chyba przez wakacje, gdzie nie wrzuciłem, bo jak wiecie, no, jeżeli kart się nie ma przy sobie, a jest się gdzieś na wypoczynku, no to ciężko o filmy. Betancourt Elite i Goldzik Hiszpania 82. Ale myślę, że i tak dość dużo filmów wrzucałem z wakacji. Starałem się, żebyście mieli jak najczęściej odcinki.
No i już się nie mogę doczekać tych nowych kolekcji. Ok, lecimy dalej. Milinkovic-Savic, International Star z Lazio i fans favorite Strakosa, również Lazio. Fans favorite. Mamy dwie specjalne Club & Country, Juventus Alessandro Danilo i Dominator Lukaku. Myślę, że będą dwie rarki, skoro jedna już nam wpadła na początku. Tym razem Goldzik z pucharem i Coman Fans Favorite. Tutaj trzy mamy. Już chciałem dwie powiedzieć, a mamy trzy. Maguire Titan, International Star Bernardo Silva i fans favorite Gil. Wow, jest druga rarka. Mats Hummels, czyli sami obrońcy wpadają na razie. Sami obrońcy i logo Liverpoolu. No jeszcze troszeczkę saszetek jest, więc jest szansa na jeszcze jedną rarkę. Chociaż wątpię w to. Tym razem trzy specjalne. Dominator Griezmann, Rashford International Star i Elite Schöpf. Meksyk 70 i fans favorite Buffon. Rabiot International Star Juventus i tutaj mamy z Atletico Power Trio. Trzy specjalne. Titan Strotman, International Star Harit i Elite Jordi Alba. Dwie specjalne. Fans favorite Sergi Roberto i Goldzik Brazylia 50. Tym razem dwie. Fans favorite, nie, Time Machine Carlos Tevez i Power Trio z Club America. Dwie saszetki nam zostały, no więc chyba jednak nie będzie dwóch, trzech rarek. Dwie karty specjalne z Borussii, Marco Reus Dominator i logo Borussii Dortmund. No i ostatnia sztuka. Mamy jeszcze Golda, znowu Hiszpania 82, wcześniej to też wpadło i fans favorite Kimpembe. A więc moi kochani, no nie było źle. Dwie rarki to też dobrze. Z takich rzadszych kart to tutaj Lukaku, Dominator jest rzadki. Sterling też dość rzadko wpada, Milinkovic-Savic, a pozostałe karty to dość popularne. Ok, moi kochani, napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka i kart, które mi wpadły. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i widzimy się na kolejnych moich filmach. Cześć Wam!